Cześć. Dzisiaj co prawda miałem robić filmik o czym innym, ale wpadł mi materiał, który, no powiem wam, po części wkurzył mnie, ale i jednocześnie zainteresował. A chodzi konkretnie o tego tchórzliwego pokurcza Kaczyńskiego. Jak się okazuje, policja pilnuje domu tego tchórza. I to jest, powiem wam, dość spora obstawa, bo co najmniej 40 policjantów umundurowanych i tajniaków w nieoznakowanych radiowozach pilnuje w ciągu doby okolic Kaczyńskiego. Temat policyjnej ochrony domu Kaczyńskiego wraca praktycznie od początku tych nierządów Prawa i Sprawiedliwości, budząc niemałe kontrowersje Polaków. Tym bardziej, że pomimo tych kontrowersji i towarzyszącej im krytyki tego stanu rzeczy, policjantów w okolicy Kaczyńskiego nie ubywa, wręcz przeciwnie, ciągle ich przybywa. Aktualną dzienną liczbę ochraniających dom Kaczyńskiego policjantów ustalili reporterzy TVN24 i magazynu Czarno na Białym w oparciu o rozmowy z informatorami oraz kopie dziennych dyspozycji policji. I tutaj takie pytanie, ciekawe, ilu policjantów w tym samym czasie patroluje na przykład, nie wiem, powiat łowicki, łężycki, kutnowski czy zgierski. To są, powiem wam, pojedyncze patrole na cały powiat. Odkąd Kaczyński został wiceministrem, to tak zgodnie z prawem przysługuje mu ochrona SOP-u. Ale jak się okazuje, Kaczyński nie chce ochrony rządowej. Woli być ochraniany przez ochroniarzy z Grom Group. Jest to firma, za której usługi płaci Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj ze sprawozdania finansowego tej partii wynika, że tylko w 2019 roku spółka wyceniła swoje usługi ochrony tego tchórzliwego gnoma na ponad 1 800 000 zł. I powiem wam, że to jest obraz, w którym nawet władza nie ma zaufania do ludzi władzy. No, można tak to chyba ująć. Skoro szef służb nie ma zaufania do służb, to tak jak do tego, można powiedzieć, państwa, w ogóle no, w takim układzie jak zwykły obywatel, jak zwykli Polacy mają mieć zaufanie do rządu. No ale jak wspomniałem, Kaczyński może spać spokojnie, bo jego domu pilnuje około 40 funkcjonariuszy dziennie. No i tutaj patrole nie mogą się zbytnio oddalać od domu Kaczyńskiego. Dom Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu od dawna nosi miano najpilniej strzeżonego miejsca w Polsce i są podstawy, by tak sądzić. Według ustaleń, tak mówiłem, TVN24, w okolicy domu Kaczyńskiego w ciągu doby pilnuje 40 funkcjonariuszy, gdzie mogliby łapać prawdziwych przestępców, chuliganów. Reporterzy TVN24 i Czarno na Białym postanowili sprawdzić, jak to jest z pilnowaniem domu Kaczyńskiego przez policję. I faktycznie okazało się, że jest to miejsce bardzo pilnie strzeżone. Po miesięcznej obserwacji dziennikarze ustalili, że w ciągu doby okolicy domu Kaczyńskiego pilnuje około 40 funkcjonariuszy. Są to policjanci umundurowani i tajniacy w nieoznakowanych pojazdach.
A o tym, że policja wykorzystywana jest do pilnowania domu Kaczyńskiego, TVN24 informowało już rok temu. Okazało się, że po publikacji zmieniono, no, można to nazwać, strategię tej straży. Po waszym materiale umundurowani policjanci stamtąd zniknęli, zostali jednak nieumundurowani. Szybko jednak wróciliśmy pod willę i jeszcze większej sile, mówi jeden z policjantów, który zajmował się tak zwaną wartą na Żoliborzu. Teraz patrole umundurowane muszą się poruszać w promieniu od 50 do 100 metrów od Nory Kaczyńskiego. I no nie mogą się oddalać dalej niż na te 100 metrów. Dziennikarze TVN24 dotarli do dokumentu, z którego wynika, że według grafiku jednego z dni w 2021 roku o godzinie 14 zmianę na Żoliborzu zaczynało 26 policjantów i ma to być tylko jedna z trzech 8-godzinnych zmian w ciągu doby. Z reguły działa to tak, że trzy patrole piesze na placu Wilsona są tam tylko po to, by w razie potrzeby dotrzeć do oddalonego od kilkaset metrów Nory Kaczyńskiego. Dom prezesa pilnują więc umundurowani policjanci, ale też i tajniacy w dwóch nieoznakowanych samochodach i zmieniają się co 12 godzin. Z kolei Grzegorz Mozgawa, były szef Biura Ochrony Rządu, powiedział coś takiego. Nie przypominam sobie, by osoba była ochraniana na taką skalę w miejscu zamieszkania. To jest ewenement. Nawet na placówkach wojennych, w czasie gdy na przykład Marek Belka był doradcą rządu w Bagdadzie, powiedział. No a co na to sama policja? Tutaj nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, mówi, że zadaniem funkcjonariuszy wcale nie jest pilnowanie domu Kaczyńskiego. Wzmożona straż okolicy wynika, jak to określił, z jesiennych strajków, które miały miejsce na Żoliborzu. No ja tak się zastanawiam, kto w to uwierzy. Dodał, gdyby nie było zgromadzeń, to nas by tam też nie było, wyjaśnia. Z kolei Adam Rapicki, były zastępca komendanta głównego policji, były wiceminister spraw wewnętrznych, uważa, że taka aktywność policji jest po prostu kuriozalna. Na koniec dodał jeszcze takie słowa: będzie ciężko odbudować dobrą opinię o policji. A szkoda, bo pracowaliśmy na to dziesiątki lat. No i tutaj się z tym zgodzę, ze słowami pana Rapickiego. No, policja oczywiście zaprzecza, że pilnuje stricte Kaczyńskiego. Policja przyznaje, że policyjna ochrona wynika z faktu, iż w okolicy miejsca zamieszkania Kaczyńskiego odbywają się protesty i zgromadzenia. Nasza intensywność wynika z intensywności osób protestujących. Jeśli nie będzie tam przypadków łamania prawa, to nas wcale tam nie będzie. No, powiem od siebie, że prędzej piekło zamarznie, niż w to uwierzę. Nie chronimy domu ani osoby wicepremiera, powiedział Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji. Jak ujawnia, prowadzone postępowania dotyczące gróźb wobec wicepremiera, gdyby na miejscu nie było policyjnych patroli, a doszłoby do jakiegoś zdarzenia, mogłyby pojawić się wątpliwości, dlaczego policja nie zareagowała właściwie, dodaje Marczak. No, takie wygodne wytłumaczenie, musicie przyznać, nie?
Jednak wcześniej, choć policyjne patrole pojawiają się przed domem przy ulicy Mickiewicza już od dawna, zarówno policjanci, jak i ich przełożeni deklarowali, że mundurowi w ogóle nie chronią Nory Kaczyńskiego, albo pojawiają się tam jedynie w ramach patrolowania ulicy. I powiedzcie mi, jak policja już tak w żywe oczy kłamie, to komu tutaj ufać? W styczniu 2020 roku o liczebności sił policyjnych i koszty ochrony zapytał poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka. W związku z zapytaniem posła informuje, że siły policyjne nie są angażowane w ochronę tego budynku, odpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. No a kurwa, co miał odpisać? W podobnym tonie wypowiedział się także w ubiegłym roku szef policji na Żoliborzu Adrian Tomaszewski. Jego zdaniem policjanci nie chronią domu wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, a są tam zupełnie z innego powodu. I tutaj zacytuję: działania każdorazowo ukierunkowane są na ochronę i zdrowie i życie ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym ostatnim punkcie mieszczą się także protesty i zgromadzenia na terenie dzielnicy. Nadto wskazuję, iż podejmowane działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Żoliborza. Piękna formułka, prawda? Tylko szkoda, że nieprawdziwa. No, ale przed posłem Szłapką podobne zapytanie do MSWiA skierował inny polityk koalicji, Marek Wójcik. I tutaj też zacytuję: mieszkańcy jednej z warszawskich dzielnic mieszkaniowych, w której zamieszkuje poseł Jarosław Kaczyński, składają liczne skargi na funkcjonariuszy policji, którzy przez całą dobę siedzą w radiowozie z włączonym silnikiem. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż policyjny samochód zlokalizowany przed domem przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości, a ochrona policji prowadzona jest całodobowo. Jak informują mieszkańcy, radiowóz stoi cały czas w tym samym miejscu, natomiast w ciągu doby następuje wyłącznie zmiana policjantów. Tak opisywał problem poseł Wójcik. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 4 Komendy i 4 Komendy Rejonowej Policji Warszawa 5 Komendy, na terenie których znajdują się wymienione w interpretacji miejsca, a także kierowani do służb na tym terenie policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji i Oddziału Prewencji Policji w Warszawie realizują zadania służbowe na podstawie analizy stanu zagrożenia bezpieczeństwa. Są one zgodne z zasadami określonymi w dyslokacji służby, a potrzeba ich realizacji występuje adekwatnie do zagrożeń i bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie. Tak poinformował ówczesny szef MSWiA Jarosław Zieliński. Czyli kolejna piękna formułka, która nie pokrywa się z rzeczywistością. No a żeby było jeszcze ciekawiej, to z kolei, kiedy pytania w tej sprawie zadał poseł Michał Jaros, Prezydium Sejmu w ogóle nie nadało biegu jego zapytaniu. W uzasadnieniu decyzji wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska napisała, że zapytanie nie spełnia wymogu określonego w artykule 195 ustawy 1 regulaminu Sejmu. I tutaj może jeszcze przypomnę, w połowie ubiegłego roku policjantów chroniących dom Kaczyńskiego miało być około 18. Według medialnych wyliczeń roczny koszt ochrony przez policję Nory Kaczyńskiego wyniósł około
milion 800 tysięcy złotych. Dodać prywatną ochronę Grom Group, drugie 1 800 000. Robią się grube ponad 3 bańki. Tylko o to, żeby po to, żeby tego tchórzliwego pokurcza ochronić, bo sra w gacie przed obywatelami. Po informacjach w TVN24, że mundurowych może być obecnie około 40, koszty ochrony wzrosły, no jakby nie patrzeć, znacznie bardziej. No bo to te wyliczenia 1 800 000 to było przy 18 policjantach. No to teraz można pomnożyć koszty, jak teraz jest około 40 policjantów. Tak na koniec powiem wam, że nie, no tak oczywiście prześmiewczo, że ja całkowicie rozumiem taką ochronę naszego ojca narodu, jest, no, jest tutaj, podejrzewam, absolutnie konieczna. Bez tego wybitnego polityka, społecznego wizjonera, moralnego autorytetu i ekonomicznego geniusza, byśmy byli po prostu zgubieni. Ten intelektualny Adonis roztacza aurę mnoraszej estymy, wysublimowanej nobliwości z subtelną nutką magnetyzującego erotyzmu. Nie, no dobra, za daleko pojechałem. Dobra, kochani, kończę na tym, także pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, do następnego filmiku, cześć. Ludzie mają dostęp do obiedzi!